specjalnym miejscu naszego teatru. Coraz mniej już mamy przestrzeni, w której możemy się spotykać, ponieważ cała zaczyna być zabetonowana. Mam nadzieję, że jadąc od strony miasta zobaczyliście ogrom tego dobudowanego budynku. To, co widzicie, ta ściana, to jest mniej więcej rozmiar sceny nowej, która rozmiarnie sceny, tylko całej widowni, to jest cała ta druga część. Ale to tym samym zabiera nam coraz bardziej pole do pracy i to praktycznie wszystko na to wskazuje, co za chwilę przed nami. To jest ostatnia premiera na scenie kameralnej, ponieważ żeby móc kontynuować ten remont, musimy skruszyć cały przód, a więc będzie wejście od strony zaplecza, a nie będzie wejścia dla widowni i nie będziemy mogli tam grać. Także zagramy to mniej więcej do końca stycznia, jeszcze będziemy mieli w repertuarze pozycję z tamtej sceny i koniec. I czekamy na udanie nowej, na której oczywiście część tych rzeczy przeniesiemy. Mam nadzieję, że i ten styl. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, to tak pierwszy raz się zdarza, tu przynajmniej za mojego pobytu, że będziecie świadkami premiery wyprodukowanej wspólnie z innym teatrem. Myśmy się przymierzali wielokrotnie z dyrektorami Teatru Muzycznego, ale zawsze jakoś tak się to kończyło źle. Dlaczego? Dlatego, że rozmiary naszej sceny zupełnie nijak się miały do rozmiaru scen w innych teatrach muzycznych. No i trzeba było robić wszystko osobno, osobno dekoracje, a też i naszą scenę wypełniać dużo bardziej niż mniejsze sceny innych teatrów muzycznych. W ubiegłym roku zadzwonił do mnie dyrektor teatru imienia Stefana Jaracza z Olsztyna, mój zresztą kolega ze studiów Janusz Kijowski, z pytaniem, czy mając do czynienia z materiałem muzycznym do śpiewania i do tańczenia, nie zechciałbym się z nim skooperować, że nazwę to tak obcojęzycznie. No i spodobał mi się ten pomysł, zwłaszcza, że propozycja ta mówiła o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że reżyser będzie miał korzenie tam w okolicach tego autora. Mówię w okolicach, bo on dokładnie opowie, dlaczego nie jest akurat z tamtego końca Ameryki Południowej, ale jednak. A dwa, że udział w tym będzie brała też absolwentka naszego studium, która pierwsze szlify zdobywała na scenie naszego teatru, więc wszystko tak się nam jakoś ładnie składało. I zdecydowaliśmy się współprodukować. Współprodukcja uczciwa do bólu, wszystko podzieliliśmy na pół, ale dekoracja jest jedna, nie pół przyjechało. Dekoracja jest jedna, cała, taka sama. Ona przyjechała z Olsztyna. Umówiliśmy się, że jako, że koledzy są pomysłodawcami, to jest oczywiste, że pierwsze przedstawienia się odbędą w Olsztynie, a że jeszcze łączy nas jedno, mianowicie teatr w Olsztynie jest w totalnej przebudowie, więc grają to w parku w wynajętej sali. Coś łączy, tak jakoś to się złożyło, że wszystko nas tutaj łączy przy tej produkcji, z czego się bardzo cieszę, bo ja już oczywiście przedstawienie widziałem i je z publicznością olsztyńską. Państwo je zobaczą sobotę. I tylko małe wyjaśnienie, zanim oddam głos reżyserowi. Myśmy planowali premierę w sobotę, ponieważ premiera w Teatrze Miejskim miała być 28 października, ale nas troszkę zaskoczyli, ale ponieważ uważamy, że przy debiucie nowego dyrektora wypada ustąpić, więc przenieśliśmy premierę o jeden dzień. Mieli konferencję prasową, bo była na tę samą godzinę tego samego dnia. Mam nadzieję, że to jest ostatni przypadek taki dziwny, że w tak bogatym w scen teatralnym mieście uda się znaleźć dwa niewchodzące sobie wzajemnie terminy. Mówię to żartując, bo no bo co, się złościć chyba nie. W związku z tym część Państwa będzie w sobotę, część będzie w niedzielę, ale obiecuję, że spektakle oba będą tej samej znakomitej jakości. Przed Państwem w takim razie realizatorzy i aktorki, pan Giovanni Castellanos. Giovanni, bym prosił, żebyś przedstawił swoich współpracowników i
Oddaję wam już. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Giovanni Castellanos, Kolumbijczyk. Już od 15 lat mieszkam w Polsce. Jestem absolwentem Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie. Na co dzień troszkę, że jeżdżę i reżyseruję tu i tam. Też jestem kierownikiem artystycznym Sceny Margines przy Teatrze Stefana Jaracia w Olsztynie. No i także jakby z tego powodu, że tak powiem, jakby też zasugerowałem swojemu dyrektorowi, to znaczy to ja przyszedłem do niego właśnie z tym pomysłem, z tymi utworami Astora Piazzolli po to, żeby je zrobić. Z tym, że no to nasz teatr jest dramatyczny. Ja chciałbym po prostu odzyskać, znaleźć tego splendoru właściwie, który tkwi u Piazzolli. Więc skierowaliśmy się wspólnie z tą naszą petycją do dyrektora Korwina. Więc no, dzisiaj mamy spektakl Tango Nuevo z utworami Astora Piazzolli. W mojej reżyserii, w scenografii Aneta Suskiewicz, która nie mogła być w tej chwili z nami, bo musiała wjechać przed chwilą. Ale także no, zespół jest dość obszerny. Mimo że to są tylko trzy aktorki grające, a chciałem coś chyba ważnego powiedzieć, to że jako jedyny jestem mężczyzną w tym zespole, w tej ekipie. Z tym, że tak może to było jeden z takich najbardziej interesujących elementów właśnie tego projektu. Tak się stało, choćby dlatego, że szukałem no, nie tylko specjalistów w każdej dziedzinie, ale takich ludzi, którzy naprawdę jakby nie wiem, jak to powiedzieć, jakby byli gotowi oddać całego swojego ja właściwie do tego projektu. Takich napaleńców na temat tanga i Astora Piazzolli. I mi się udało właśnie w taką ekipę zbierać. Dlatego, że to nie jest łatwe. Jest bardzo dużo takich stereotypów na temat tango. Tak na sprawę, państwo tutaj, nie obrażając nikogo, specjalistów, ale na ogół to, co na temat tango ludzie wiedzą, to jest może 10-15% tego, co właściwie jest. I kiedy chodziłem właśnie z tym egzemplarzem, z tymi utworami do każdego człowieka, mówiąc o tym, że chciałem o tym robić spektakl, to tak niekoniecznie, dobra, to zrobimy, tu aranżację, tu tamtego i taki bardzo takie ogólnowojskowe, ale ja szukałem po prostu ludzi, którzy mi dali tak, wszystko. No więc tak, tutaj z nami jest Anna Iberscher, pani choreograf, także reżyserem dźwięku, także tłumaczem, tak, niektórych tomografem nazywamy ją. Takie tłumaczenie niektórych utworów Astora Piazzolli. Gdyś świetnie włada w języku hiszpańskim. Niektóre utwory właściwie to były traktowane jako inspiracją. Te oryginały były traktowane jako inspiracją, a trzeba było znaleźć takiego klucza w języku polskim po to, żeby one zabrzmiały tutaj dla was. Więc, ale to z tymi inspiracjami to też jest kłopot, bo nie zawsze można znaleźć jakby odpowiednika w takim z tego pięknego języka poetyckiego, w jakim napisali Horacio Ferrer i Mario Trejo, autorzy utworów, o których państwu przedstawiamy w spektaklu. No, Anna Iberscher jest chyba w tej chwili najbardziej znanym specjalistą do spraw tango i flamenco w Polsce. Także tak. Więc no, najlepsza wizytówka będzie po prostu też to, co dziewczyny nauczyły się i potrafią robić w spektaklu. Gdy właśnie zależało mi na to, żeby
Jednak te momenty, ten tango, ten taniec tutaj jest nieco inny. To nie jest takie stereotypowe, jak powiedziałem, tango, które jakby mogą nam serwować, nie wiem, operę mydlane albo nie wiem, takie małe recitale, albo takie spektakle, które jakby przedstawiają tango jako, no nie wiem, właśnie stoliki, lampka wina i róża w zębach, tak, i no masakra. No. Tak, jakby z doświadczeń takich moich jego tancerki nawet, w momencie, kiedy proszą mnie Państwo, czy jest to w teatrze, czy jest to w jakiejkolwiek innej imprezie, o tango, no to co się kojarzy stereotypowo z tangiem, no to jest właśnie ta róża w zębach, to jest szarpanie, to jest to, co tak naprawdę dla prawdziwych Argentyńczyków nie jest tangiem. To jest coś, co wymyślono potem w Europie i co się kojarzy ogólnie z temperamentem, ognistym temperamentem latynoskim. Natomiast to tango właściwe, czy to jest muzyka, czy to jest śpiew, czy to jest właśnie taniec, jest bardzo intymne, czyli tak naprawdę nie jest aż tak bardzo ekstrawertyczne, nie jest tak bardzo widoczne na zewnątrz, jak po prostu introwertyczne, czyli ważne jest to, co się dzieje pomiędzy dwiema, czy w tym przypadku trzema osobami, kobietą, mężczyzną, kobietą w tym naszym przypadku. I to też był taki problem, jak się zgłosił do mnie Giovanni o pomoc. Ja mówię, no dobrze, a facet gdzie? Prawda? No jednak jest to dalej utarty jakiś stereotyp, że jest kobieta, mężczyzna. Natomiast tutaj mamy trzy kobiety. I tak staraliśmy się o tym myśleć, że te trzy postaci mają i pierwiastki męskie, i pierwiastki kobiece. Tak? I się wcielają. Jedna jest mężczyzną oraz jedna jest kobietą. Znaczy one są cały czas kobietami. Mówię o takim jakimś temperamencie, o jakichś takich prawda, oryginalnych naszych odczuciach i oryginalnych emocjach, które w tangu są bardzo duże, tak? I nie są koniecznie piękne, nie są właśnie takie wypozowane, to nie jest ta róża, to nie jest to piękne odchylenie, tylko one są bardzo wewnętrzne i czasami są brzydkie, czasami nam się nie kojarzą z tangiem. I to jest to, co mówi Giovanni, że chcemy pokazać to tango tak, jak to widzą Argentyńczycy czy Latynosi i z czym się wychowali. Bo tango jest to sposób życia i odczuwania pewnych spraw, nie tylko damsko-męskich. I ja mam nadzieję, że widzowie, którzy będą nastawieni tak czy inaczej na tango, tak jak wyobrażali, czy jakie mamy na obrazkach, że nie będą zawiedzeni, tylko właśnie zaciekawieni, że to tango może tak wiele opowiedzieć, nie tylko historię miłosną, ale historię matki, która straciła dziecko, historię rewolucji, historię każdą tak naprawdę. Tango es un sentimiento triste que se baila, que se canta, czyli tango jest to smutne uczucie, które się śpiewa, czy też tańczy. Jakie uczucie? No to, koleżanki, pełny wachlarz. I to właśnie ta próba rozbicia tych wszystkich stereotypów, to wydaje mi się, że to było jakby najbardziej uczciwy krok z naszej strony wobec Astora Piazzolli. Astor Piazzolla, i także dlatego to się nazywa Tango Nuevo, czyli Nowe Tango. Twórca właśnie tego nowego ruchu tango, to był człowiekiem, który rzeczywiście stara się obalić te wszystkie stereotypów. To był jego koncerty, to wyglądały to jak czasami koncerty rockowe, gdzie on rozwalił te bandoneony po prostu. On od ubioru, od zachowania, od temperamentu, sposobu, to był kompletnie inny. Jak dźwięki wydobyte właśnie z tego jego bandoneonu, także były inne niż to, co do tej pory ja grano w Buenos Aires. Ludzie go nienawidzili. W latach 30. Mówili, że to jest winien upadku totalnego tango i że w ogóle to, co on robi, to nie można nazwać tangiem. Nie zapomnijmy o tym, że to właściwie Astor Piazzolla prowadził tango z Buenos Aires. No, on jest znany na całym świecie. Tango jest znane na całym świecie dzięki właśnie Astorowi. Ale także na te... Przepraszam. To nie było proste. Znalazł się w Buenos Aires po długiej emigracji, czyli wrócił z Nowego Jorku do Buenos Aires po 11 latach. Znalazł się w takim bardzo hermetycznym, konserwatywnym środowisku i tam próbował wypłynąć. Spotykał się z różnymi, wybitnymi artystami.
I nie było wielu odważnych, którzy chcieli mu towarzyszyć w tej drodze. Więc to tango jest strasznie bolesne. To tango jest strasznie melancholijne, nostalgiczne. To jest tango, który rzeczywiście urodził się już, kiedy on był młodym, małym dzieckiem, no i mieszkał w tym Nowym Jorku i tylko marzył o tym, żeby mieć odraz. żeby wrócić do Rio de la Plata i także do Buenos Aires. Więc to jest witamy się uczciwie, że nie pokazujemy karykaturę tango. Nie pokazujemy karykaturę tango. To nie jest właśnie tak, serial, gdzie kuchareczka łączy sobie Yo soy Maria de Buenos Aires i przy tym sprząta i się cieszy. Tutaj jest kwintesencja jakiś tam bólu, melancholii, kobiecości i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka szarża emocji. Więc jego tango, oprócz tego, że było takie melancholijne i nostalgiczne, było tango walczące w związku z tym, że musiał się bronić, ale także było tango bardzo apokaliptyczne. I to jest słowo ważne dla tego spektaklu, bo tutaj pokazujemy, Państwo zobaczycie, taką futurystyczną wizję Buenos Aires, czyli Buenos Aires w roku 3001. Mówi się dużo o śmierci, mówi się dużo o miłości, mówi się dużo o wartości, o które były, już nie ma. No, widzimy tutaj takiego Astora Piazzolla, który jest właściwie autorem jakiegoś Nowego Testamentu, czyli który opowiada o tym, że kiedyś dawno temu były sobie miasta, były sobie drzewa, były sobie uczucia, już tego nie ma. Ziemia została wypalona, witarta. Spotykamy, żeby już opowiadam troszeczkę o tym spektaklu. Spotykamy tutaj trzy jednostki, które nie są ani kobietami, ani mężczyznami, po prostu to są pozostałości jakiejś cywilizacji, jakiejś ludzkości. I tylko poprzez tango potrafią sobie pewne uczucie wyobrazić, powtórzyć. Tęsknią za pewne uczucie, które realizm magiczny z kolei. Pewną za niektóre uczucia, które nigdy wcześniej nie przeżyły. Więc tutaj oni są uwięzione w tym miejscu, w tym podziemiu. No i rodzi się właśnie w takim chłodzie, rodzi się Piazzolla ze swoimi piosenkami. Astor Piazzolla, bardzo... senior, si. Właśnie do tego. Bardzo skomplikowana muzyka. Bardzo skomplikowana muzyka, bo jak powiedziałem, to wariat. To facet, który bez hamulców szarżował, atakował. Które potrafił właśnie unowocześniać to tango. Więc, proszę Państwa, to jest... Ja nigdy wcześniej nie robiłem spektakli muzycznych. To jest mój początek skromny. I potrzebowałem najsilniejszego wsparcia właśnie do tego, żeby dogrzewać się do tego Astora Piazzolli. No, mam tutaj właśnie po mojej lewej stronie Maria Rumińska Namisłowska. Marysia jest kierownikiem muzycznym Olsztyńskiego Teatru Jaracza, ale także wybitna wokalistka. Ona jest liderem zespołu Hobout i Shannon. Jest z naszego regionu, z Warmii Mazur. Jeden z tych wiodących, najlepszych zespołów naszego regionu. Powiedział, że w Polsce. Piazzolla. Zaczął od Rio de la Plata. Więc Marysia stała się wsparciem właśnie tutaj do spraw wokalnych. To ona spróbowała wydobyć tutaj z naszych aktorek takie dźwięki, które były nam potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy śpiewamy tango, ci panie, które śpiewają tango w Polsce, starają się to zrobić bardzo ładnie i pięknie. A tu trzeba drapieżne, tu trzeba było znaleźć brudów, tu trzeba było znaleźć gdzieś tam trochę więcej mięsa i krwi w tym. To znaczy trzeba było gdzieś tam znaleźć takie dźwięków, o które jakby z powodu choćby tego tematu czy uniesienia, o które powoduje sama muzyka Piazzolla, nie było logicznie dla naszych aktorek
że tak powinno było. Więc i pewne rzeczy, o których ja sam nie potrafiłem nazwać, to Marysia tym się zajmowała. Ja jestem i myślę, że dziewczyny też gdzieś tam odkryły inne strony swoich możliwości, swojego ja aktorka, więc może dzięki właśnie pomocy Marysi. Jest jeszcze jedna osoba, bardzo ważna, Urszula Borkowska. Ona była aranżerem, tak? Tak. Się mówi? Aranżerem. Tak, i jej zespół Machina del Tango. Ta kobieta jest fenomenem. Ona jest malutka tak, ale kiedy siedzi przy fortepianie, to po prostu ja by się znęcała na tym fortepianie. Coś nieprawdopodobnego, coś z piasku po prostu ona. Ona go kocha. Było ciężko znaleźć, bo jest naprawdę cztery, może nie wiem, czy nie trzy osoby, które jakby znają się na tango tutaj. Ale no była trochę taka selekcja, bo ja ze wszystkimi się skontaktowałem, a jednak znalazłem w niej temperament, który był mi potrzebny. Dlatego, że Piazzolla szuka dźwięków wszędzie. To, co było kwartet i kwintet, to w jego brzmieniu i aranżacji to brzmiało jak symfonia. I po prostu dźwięki industrialne, dźwięki po prostu organiczne, coś nieprawdopodobnego. Tam, jak się siedzi na sali teraz przy tych aranżacjach, człowiek słyszy taki organizm, taki ciało, które oddycha, które ma puls, które coś nieprawdopodobnego. Więc i ona to wszystko zrobiła z tymi swoimi czterema kolegami. Także Machina del Tango, Urszula Borkowska. Kogo jeszcze powinniśmy przedstawić? Te trzy panie. Właśnie, tak. I autorki zamieszanie. To wielki zaszczyt. Ja stałem się takim w miarę wiernym widzem teatru muzycznego dzięki temu teatrowi, teatrowi z Gdyni. Jak zacząłem tutaj przyjechać i oglądałem pierwsze spektakle i wiecie co, jest coś takiego w reżyserach dramatycznych, że niekoniecznie oglądają spektakle, musicie bo się szybko nucą. Albo nie rozumiemy to pewne rzeczy. I ja miałem z tym takim problemem. Choć mój temperament zmuszał mnie do zaglądania tutaj i złapało mnie to. Złapałem tego baksyla. Więc zacząłem tutaj chodzić, tutaj też poznałem te dwie znakomite zoliski Teatru Muzycznego. Renia Gosławska, Magdalena Smuk. Stało się w pewnym momencie już marzeniem taka współpraca właśnie z nimi. I właśnie mówię to w kategoriach marzeń, bo tak myślałem, że będzie ciężko się tu przybliżyć jako realizator, jako reżyser. Z tym, że zaprosiliśmy ich do tej współprodukcji. Także, tak jak powiedziałem, chciałem znaleźć tych trudnych dźwięków, chciałem znaleźć tego charakteru, chciałem znaleźć tej siły prawdziwego Piazzolli. Jak patrzyłem na swój bardzo ukochany zespół aktorów Teatru Folsztyna, aktorzy dramatyczni nie śpiewają, nie? Nie śpiewają, to znaczy czas, oni grają, to jest świetne. To jest świetne, uwaga, ale w swojej specjalizacji. Z tym, że czasami muszą śpiewać, bo muszą. Ale jest parę takich jednostek, które jednak potrafią. I to jeden z takich najlepszych przykładów to jest Agnieszka Pawlak, ale to nie przypadkowy przypadek, dlatego że Agnieszka jest absolwentką studio baduszkowej. I już też od jakiegoś czasu nosiła się z tym, żeby zostać śpiewać u nas w teatrze.
Tylko że tam, tak jak mówię, projekty muzyczne nie są zbyt częste. Więc połączyliśmy wszystkie nasze siły, zaczęliśmy się spotykać. Ja przywiozłem już muzykę do podsłuchu, dziewczyny się napaliły na ten materiał, także to wszystko było takie bardzo, taka wręcz rodzinna podróż, nie? No, które Astor Piazzolla nas połączył. Nasz dobry wujek. Nasz dobry wujek, Astor. Drugi mężczyzna. A wiecie co, muszę wam powiedzieć, że Laura Escalada de Piazzolla, czyli wdowa po Piazzolli, z którą byłem w bardzo częstym komunikacji korespondencyjnej, mailowej. Podczas tej produkcji, dlatego że do takiego stopnia mi zależało na jakąś prawdę, że gdzieś tam zrelacjonowałem jej, no to jakie są postępy, wysyłałem zdjęcie, materiały muzyczne i właśnie ona była jakby oczywiście jak najbardziej zachwycona aranżacją, ale także kiedy zobaczyła zdjęcie tej niespotykanej charakteryzacji, znaczy, powiedziała właśnie takie słowa, że udało się jakby znaleźć tego undergroundowego w końcu, nie wiem jak to powiedzieć, ten undergroundowy... Ten jego styl? Tak, coś takiego. Że tej kwintesencja, undergroundowej kwintesencji tanga Astora Piazzolli, tego o co mu chodziło. Co jeszcze? Ja mogę coś powiedzieć. Tak, chcę powiedzieć Państwu jednej rzeczy. Myśmy przyzwyczaili naszą publiczność do tego, że w spektaklach muzycznych zawsze uczestniczą muzycy. I tu będzie wyjątek. I to nie wyjątek biorący się z tego, że nam się zachciało zaoszczędzić, czy też nie mogliśmy mieć muzyków, ale kiedy oni usiedli i zobaczyliśmy to przedstawienie, które jest tak naprawdę na czterech aktorów. Ja sobie to tak nazwałem, być może Pan tego nie mówiłem. To jest o trzech kobietach jednak i o bolesnej nieobecności mężczyzny. To nagle okazało się, że tych czterech grających facetów przeszkadza. No bo oni są. Fizycznie są. Nie da się ich umieścić na antresoli ani gdzieś schować, bo to nie ma żadnego sensu. W związku z tym, mając taki plan, że będą oni w spektaklu, zrezygnowaliśmy z tego. Jest to celowy zabieg i jak mówię, nie przypadkowy. Właśnie dlatego, że tam już zostały te trzy dziwne istnienia, to zobaczycie w spektaklu i tam tego faceta brakuje. Gdyby siedział, to by było dziwne, że jednak nie ma tej róży w zębach i to się nie porywa do tego. To takie wyjaśnienie tylko na marginesie. Tak, a właśnie muzycy, ekipa cały czas była gotowa do wyjścia, nie, to, bo tak myśmy właśnie pomyśleli na początku, ale rzeczywiście... Właściwie to psuli, tak. Też długo czekali. Tak, długo czekali, bardzo chcieli. Tylko ta samotność tych kobiet, to było jakby kluczem, stało się po prostu. Tak bolesne z kolei, no, ta samotność, że kiedy oni się pojawili, to już stało się coś nie tak, więc trzeba było. Zbyt przyjemnie było. Tak, no taki... Tym bardziej, że sam sposób ich grania jest dość widowiskowy. Bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest jazda na tych instrumentach. To jest taki, nie wiem, widowicia wszystkich możliwych soków, że tak powiem, z tych instrumentów. Więc, ale to słychać, to brzmi. Posiłujecie za... Trzymajcie się mocno. Jakość nagrania jest naprawdę taka, że... Może jakieś pytanie? Dużo gadali. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo miło, że byli winni. Ułatwia wam trochę życie dziewczyny, bo tego mi nie powiedziałyście. Jak się pracuje na obczyźnie? Na obczyźnie czystym reżyserem. Nie, to już rozumiem, że już nas kupił, ale no, to się, znaczy jak się wyjeżdża i z tego ciepłego tutaj miasteczka się wylatuje. Inaczej, zupełnie inaczej się pracuje, bo to jest dla nas. Aga była u siebie. Myśmy były w zupełnie nowym miejscu i poznawanie
tutaj wiemy, na co możemy sobie pozwolić, z kim, jak rozmawiać, żeby sobie coś załatwić, albo czegoś sobie nie móc załatwić. Natomiast tam trzeba było sobie całe pole zagospodarować od nowa. A to, że Giovanni był jedynym mężczyzną, on musiał być taki twardy, taką za wszelką cenę przy takiej ilości kobiet. Były ciężkie chwile na próbach, przyznaję szczerze, bo były wrzaski. Cudownie, że po hiszpańsku, pociskanie drzwiami, ale myślę, że co właśnie to... Co on powiedział? Co on powiedział? Nie chcę cię wiedzieć. Ale myślę, że to, jeżeli coś rodzi się w kulach, daje jeszcze większą satysfakcję i przyjemność. Więc jeżeli byłoby tak łatwo i tak dostałyśmy nuty, dostałyśmy teksty i sobie o tak po prostu zaśpiewałyśmy, nie zrobiłoby dla nas, nie miałoby to dla nas takiej wielkiej przyjemności, jak zmaganie się z tym, że ja mówię, ja jestem sopranem, ja nie mogę tego tak śpiewać z Marysią, czy z Anią, która mi mówi, słuchaj, tu musisz trzymać proste kręgosłupy. Ja mówię, jak to? Przecież to jest w ogóle nieorganiczne, tak się nie tańczy. Tańczę 15 lat w tym teatrze i pierwszy raz w życiu było coś takiego, że ja się trzech układów choreograficznych uczyłam przez 3 miesiące. No, ale też ci biodro wyskakiwało, a Guśka też Wesel bardzo źle się dobrał. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Po pierwsze dlatego, że jakby mam szansę śpiewać znów. Po drugie, że mam szansę teraz jakby wrócić do tego teatru, chociaż na chwilę. Jest to duża przyjemność dla mnie. A po trzecie, że my się przyjaźnimy tak naprawdę już od wielu lat, we trzy. My z Wandą byłyśmy na roku i jakby od momentu skończenia szkoły pierwszy raz spotkałyśmy się po tylu latach na scenie. Pierwszy raz w ogóle, także to też duża przyjemność. Taki powrót sentymentalny dla mnie. Ciężko było. Ciężko było. Bardzo ciężko. Skwalifikowany ryzyk. Nieprzyjemnie, lubisz to. To brzmi. Ja muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że dziewczyny w międzyczasie, jeżdżąc do Olsztyna na próby, zrobiły rolę w Glista, gdzie musiały wpadać, bardzo szybko się uczyć tu, więc tam 3 miesiące, a tutaj było dużo mniej czasu na to, ale tu były trochę w innym żywiole i zrobiły to tak, że jedno i drugie nie było w kolizji, okazało się, da się. Po nocach ćwiczyły i to muszę powiedzieć, że było bohaterskie, bo one przyjeżdżały, stawiały sobie maszynę DVD i po prostu uczyły się układów, patrząc w telewizor, bo oczywiście zespół już poszedł do domu, a one musiały na sali baletowej się tego uczyć, żeby wejść na próbę, bo nikt nie ma czasu zajmować się. No, macie granie gościnne, to wasz ból, prawda? Ale zrobiły to bardzo fajnie i ja jestem dumny, że tak im wyszło. A co do spektaklu, to oczywiście nie mamy prawa go oceniać za nim, bo Państwo zobaczycie. Natomiast ja się bardzo zastanawiałem nad tym, czy podjąć się takiej współprodukcji, myśląc też o takich kłopotach, jakie właśnie wynikają z tego, że na nieszczęście nasze Gdynie z Olsztynem nie łączy szeroka dwupasmowa droga, tylko jakaś masakryczna. No jeszcze, tam już coś jest lepszego, ale jednak ciężko jest dojechać, trzeba to po nocach. Pociągi i tak dalej. To Państwo znacie, myślę, co to znaczy połączyć dwa dość niedaleko od siebie leżące miasta, a jednak bardzo daleko. I wyszło. Więc się bardzo z tego cieszę. Zagramy to przedstawienie w przestrzeni dużo mniejszej niż było grane w Olsztynie. I muszę powiedzieć Państwu, że jako dyrektor teatru mam pewien problem, bo reżyser dzisiaj wpadł na fantastyczny pomysł wymontowania pierwszego rzędu, który jest oczywiście sprzedany, więc umówiliśmy się, że dziewczyny mają prawo deptać po nogach osobom siedzącym w pierwszym rzędzie. Jest to ich prawo, a ryzyko osób, które chciały tak blisko siedzieć. Tak, to jest ciekawe, tam w Olsztynie jednak one głębiej grają, więc jednak ten świat jest taki dość odizolowany. Ja mówię o tym, jak się teraz patrzy na ten spektakl.
teraz jesteśmy bardzo, widzowie tu w Wiedniu będą niemal chodzą dosłownie w tej chwili, bo chodzą właśnie tam. Siłę rażenia mimo wszystko jest widzisz tam dość mocna. To inaczej się patrzy, na pewno jest, ale to nie wiem, ludzie będą to oceniać. Trudność tego spektaklu dla nas chyba teraz w Gdyni, tak dzisiaj po dzisiejszej próbie, jak tak widziałam, że mam widzów na wysokości swoich kolan, będzie o tyle trudniejsza, że w tym spektaklu trudno jest grać to tam. To, tam trzeba wyciągnąć wszystko, co się ma najbardziej intymnego ze środka. I w Olsztynie przez to, że ta odległość była większa, to ja tak miałam swoją taką małą komóreczkę i miałam te pół metra przed sobą, które było moje i ja mogłam się jakby oddać. Natomiast tutaj już nie mam 20 centymetrów i mam wrażenie, że ci ludzie będą wchodzili w moją duszę i w moją głowę i w moje ciało. Tak głęboko, nie wiem jak to będzie, będzie nam pewnie dużo trudniej. No, bo tam się nie da udawać, tam nie można grać i teraz zagram smutek, a teraz zagram żal. Tu trzeba wyciągnąć to z samego środka, z głębi. Teraz już trzeba zaprosić Państwa, żeby obejrzeli przedstawienie. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, nie chcemy Wam oczywiście rozmawiać. Ale co, dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. I zapraszamy na nasze tango nowe. Dziękuję bardzo.